Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Kakarot. Dzisiaj lecimy na spotkanie z boskim żółwiem, a co się wydarzy, no to oczywiście niektórzy wiedzą, a niektórzy się dopiero dowiedzą. Miłego oglądania życzę i zapraszam na kolejną część odcinka. No i właśnie pędzimy sobie teraz do boskiego żółwia i Son Gohan zaczyna z nami rozmowę. Tato, jaki jest boski mistrz? Wygląda jak słabowity staruszek, ale tak naprawdę jest super silny. Naprawdę? Choć straszna szkoda, że z niego taki trochę ciężki zboczuch. Kuririn też tam będzie, kiedyś był moim rywalem, a teraz najlepszym przyjacielem. Czy Kuririn jest taki silny jak ty? Tak, z pewnością ze wszystkich znanych mi ludzi on na pewno. Znam też pewną kobietę o imieniu Bulma. Widzisz, szukała smoczych kul, gdy na mnie wpadła, a ostatecznie przyszło nam wspólnie szukać przygód. Gdyby nie to, pewnie nigdy nie poznalibyśmy boskiego mistrza. I znowu cię. On lądować nie umie. Kame House. Goku, Bulma, genialny wynalazca, mistrz sztuk walki szkoły żółwia Kuririn. Son Goku. Hej. O, kim jest ten malec? Poznaj mojego syna. Twój syn? Tak, ostro, co? Miło mi cię poznać, was chyba poznać. Też mi miło. Nazywa się Son Gohan. Gohan dostał imię po dziadku, tak? Boski mistrz, boski mistrz. Aha, pasuje mu, nie sądzisz? Boski mistrz to boski mistrz. Udało ci się odblokować nagrodę. Spotkanie po wiekach, dobra. A więc to jest żółwia chata. Bla, 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 to są takie, wiecie, tutaj głupie pierdoły. Dobra, wchodzimy sobie do domu, bo tutaj nas czeka jakieś fajne tutaj coś. To będzie jakiś święty traktat sztuk walk znowu. Zbadaj. Godzi się szkodzić Son Goku i Koryna pod warunkiem, że sprowadzą mu piękną kobietę. Dwójka znajduje okrągłą się przed ulicą kobietą o imieniu Lunch i sprowadzili ją do żółwiej chaty. Oczywiście wiemy, kto to jest Lunch. Lunch to jest osoba, która jak kichnęła, zmieniała się jej włosy na blond, a wtedy była trochę szurnięta. Wydaje mi się, nawrócił do ubrania się w uniform szkoły żółwia, staje się coś niesamowitego. Lunch kicha, to sprawia, że jest cichej i uprzejmej kobiety przemienia się w agresywną, pyskatą kryminalistkę. Już dał mnie i Kurinowi Lunch. Tu ma do jedzenia ciekawego. Tam już nie mogę do góry iść, bo chciałem to kiedyś już sprawdzić, ale... Ale się okazało, że tam niestety nie możemy. Jeszcze coś mamy. Pomaga zwłokatemu, żeby wrócić do morza. Jeżeli ktoś by sobie chciał sprawdzić zboczoną scenę z, właśnie z Dragon Balla, to tutaj Bulma pokazuje swój kwiat lotosu właśnie boskiemu mistrzowi, bo zapomina, że nie ma na sobie majtek. Taka sytuacja. Rozmawiaj z Kuririnem. Dobra. Coś tutaj się nam będzie działo. Goku, trenowałeś ostatnio? No nie tyle, ile bym chciał. Czy ci raczej się denerwuje, gdy za dużo ćwiczę? Wyczuwasz, o co mi chodzi? Dobrze. Tak, ja też wcale nie trenowałem. Po paru miesiącach z Piccolo zrobił się bardzo spokojnie. Cześć wam, o czym rozmawiacie? O niczym, serio. Mógłbym przysiąc, że rozmawialiście o obijaniu się na treningach. Ciebie chyba nie da się oszukać, prawda, boski mistrzu? Chyba obaj zapomnieliście, że trenować trzeba codziennie, a nie od święta. Powinniście codziennie się ruszać, uczyć, bawić, jeść i odpoczywać. To droga szkoły żółwia. Nie zamierzam się z tobą sprzeczać. Słuchajcie, mam dla was małe wyzwanie. Gdybyście nigdy nie zapomnieli o codziennym treningu. A byście nigdy nie zapomnieli o codziennym treningu. Odblokowano podręcznik szkolenia szkoły żółwia. Zameldujcie się u mnie ponownie, gdy skończycie treningi. Tak jest, boski mistrzu. Tak jest, boski mistrzu. Czas wracać do mojej zwykłej rozrywki. Aha, ja tego mistrza mogę sobie ustalić pewnie, tak? Zobaczmy tablicę społeczności, a to jest w ogóle nowa tablica społeczności. Aha, tu są te tablice osobne. Okej, rozumiem. Rozumiem, dobra. Na razie sobie z Gohanem tutaj siedzimy. Fajnie jest. Wyskoczy nam teraz pewnie jakaś misja... niebieskich słupów, rozmawiają z oznaczonymi niebieskimi ikonami, zapewniają tam jakieś dodatkowe punkty doświadczenia i tak dalej, to tak w skrócie, bo nie chcę tutaj za bardzo, wiecie, przedłużać. Co się z tobą dzieje? Słabo wyglądasz. Coś się świeci? Czy ty coś ukrywasz? To diaskon znowu schował moją księgę. To głos boskiego mistrza, nie mam pojęcia, o czym on mówi. Zniknął. Cześć Goku, widziałeś gdzieś tego przeklętego żółwia? Żółwiaka? Tak, pobiegł gdzieś.
Żółwiak? Wy nadal go w ten sposób nazywacie, ale wiecie, że to nie jego imię, prawda? Ale mniejsza z tym. Co z moją książką? Ten upierdliwiec schował gdzieś moją książkę. Co to za książka? Naprawdę taka wyjątkowa? No jasne, że wyjątkowa. To najcenniejsze, co posiadam. Jeśli ją straciłem, to... chcemy pomóc boskiemu mistrzowi. Cenna własność boskiego mistrza. Spoko. Powiem wam, tylko szkoda, że nie ma dubbingu w tych pobocznych misjach, bo o tak, teraz coś tam zaczyna postać mówić, a resztę sobie trzeba doczytać. Takie ważne, że mogę ci o pomoc znaleźć. Naprawdę to bardzo miło z twojej strony, Son Goku. Więc co to za książka? Katalog kostiumów kąpielowych. Zupełnie się nie zmieniłeś, boski mistrzu. I ja poszukam na strychu, a ty na zewnątrz. Robi się. Dobra, więc ja znam już, wiem gdzie ten żółw się znajduje, jednak porozmawiam sobie z Kurinem, który nam powie, że żółw znajduje się za... Medal D od Kurina. Myślę, że tak szybko troszeczkę. Później będziemy walczyć z Kurinem, a ja sobie poszukam właśnie tego. Ja sobie poszukam tego żółwia. On powinien być. A, on się teraz nie pojawi, bo z Bulmą będziemy musieli porozmawiać. Odnajdę żółwiaka. Jak szedł za dom. No i teraz się pewnie pojawia, bo wcześniej to był w ogóle... Wcześniej to był w ogóle nie wiem co. Gdzie schował ty, gdzieś ty schował książkę boskiego mistrza? Nazywam się Żółw, Son Goku, już powinieneś to wiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć, gdzie jest książka, musi nauczyć się samokontroli, wylądowała pod ziemią, czy gdzieś ją zakopałeś tam, coś tam. I musimy użyć teraz wiedźmińskich zmysłów, żeby książeczkę znaleźć, nie musimy, bo... Dobra, wykopał książeczkę. Dziewczyńska książka. Nazwę twoją książkę. Jesteś najlepszy, Son Goku. Przekazujesz przedmiot. Biorąc cię na ucznia, liczę, że pomoże mi, gdy ten kłopotliwy żółw znowu ją schowa. Jasne. No i dostaliśmy za to punkty doświadczenia. Może i głupia misja, bo głupia. Ale zawsze to coś tam dodatkowo nam pomoże rozwijać naszą postać. Natomiast ja sobie zapiszę szybko grę, bo żeby się nie okazało tak wcześniej z tymi głupimi kulkami, że mi coś tutaj wywali. Dobra. Idziemy sobie na poligon, żeby poćwiczyć nieprzerwane uderzenia z Kuririnem. No i dobra, mamy gościa tutaj do pobicia. Hop ty, chamie. Aha, bo ja nie mam... Nie, mam! Ała, nie trafiłem. Znaczy, jeśli... Aha. Super! Zarąbiście po prostu. No, spróbuję mnie strzelić. Naprawdę, sama walka... jest jak ta woda fajnie wygląda, nie? Jak on mi to robi? Znaczy, w sensie, przynajmniej się trzymać obrażenia do ataku, może zamiast postawić gardę i odnieść jak najmniejsze obrażenie. Miotość powietrzna nazywa się to wybuchem. Okej, okay, no dobra. Ciach, wybuch mamy, ale też można się teleportować, kiedy on akurat nas bije.
Aha, bo ja nie mam tego jeszcze tej maksymalnej jakby. Jak mnie pewnie pobije to wtedy. Koniec. Nie udało mi się załadować tej maksymalnej siły, natomiast mam nadzieję, że podczas walki z Radicem mi się to uda. I dostaliśmy rangę tutaj jakoś specjalną, czy chyba nie? Po prostu nauczyliśmy się tego, nie, tych, znasz już tą technikę, dobra. Mamy technikę nauczoną jakąś tam. Porozmawiaj jeszcze z Kuririnem, dobra. No to lecimy, mistrzu. Wygląda jak tyle, czy ma twoją siłę? Nie miał zgadywać się z tym, że jest całkiem silny, ale trudno być pewnym, skoro czy ci nie pozwoli mi go trenować, żeby się o tym przekonać. Tak, bo to można przeskoczyć chyba do dalszych losów, ale chcemy sobie zagrać oczywiście całość. I leci! Hej tato, co to było? Nie jestem pewien. Goku, najpotężniejszy wojownik świata, szczęśliwie żyje. To było już, oczywiście. W tej postaci może zaowocować całkiem niezłymi premiami. No tak, pewnie jakieś tam premie. O, jest najsilniejszy człowiek. Najsilniejszy człowiek, najsilniejsza istota w Dragon Ballu. Istota, która zabiła shotgunem, swoim gnatem zabiła Raditza. Oczywiście... If you know Dragon Ball Abridged. Co to jest? To nie jest to nieco? Nie zdążyłem przeczytać. Jest i Raditz. Mroczna muzyka. Zgodnie z przewidywaniami, istoty na tej planecie nadal żyją. Kakarot to nas zawiódł. Kim albo czym jesteś? Ledwie 5 poziom... Ledwie 5 punktów poziomu mocy? Co za śmieć. Nie zbliżaj się. 5 jednostek, to są jednostki mocy tutaj. A tutaj jest idealnie odwzorowana scena, oprócz samochód powinien też ucierpieć. Cóż, odczyt pokazuje dużo mocy, odległość 4880. Kakarotto. No i teraz będziemy mieli ogromną przyjemność grać jednym z najfajniejszych charakterów Dragon Ball Z, i w ogóle w całym Dragon Ballu, czyli Piccolo Daimao. Co to mogło być? Nigdy nie czułem takiej mocy. Fajna ta piosenka jest. Strasznie mi się podoba muzyka w ogóle z Dragon Balla. Na dzisiaj w locie trzeba by przyspieszyć i pomóc przed siebie przyspieszenie pochłania ki, więc w trakcie lotu uważnie kontroluje jej poziom. Tak, że dosyła lotu zacznie odnawiać ki automatycznie. Gdy przytrzymasz w terenie, przytrzymasz ki polskich zwierząt, roślin i istot. Okej, okay, no to wiemy. Szukać jakoś jest źródła, jakie wykręcają z jeszczędnością, kierunkiem pierwszoosobowej. Aha, i możemy sobie wtedy strzelać z daleka. I ja sobie tu mogę strzelać, nie? Celować tym i sobie strzelać. Powiem wam, że strzelałem... A, mogę niszczyć kamienie! Wow! Oczywiście troszeczkę ciężko jest celować na padzie. Wow, drzewo się wypierdzieliło. Czajcie mieć takie moce? To by było niesamowite, nie? Ale interesuje mnie to, co tu jest, o co chodzi z tym... tą rudą żelaza tutaj. A ten typek nam to chce sprzedać? My sobie możemy wylecieć do góry. Tak. A tu sobie możemy strzelić do tego typka. To jest ciężko namierzyć. Oj, no to coś trafi. Dobra, walić go. Coś mamy, coś tu zaraz do nas przyleci. O, nawet ich dwóch jest.
Jeb. I lecimy z tobą, typie. O ty. Dobra, ten jest pobity. Jeszcze jakiś jeden był? Słuchajcie, tak na szybkiego jeszcze coś tam powalczymy, bo ja muszę zaraz niestety lecieć. Nie, nie widzisz, gdzie jestem w ogóle. Tak jest, tak jest. Wiecie co, chciałem szybko powalczyć z Raditzem. Póki... Czekajcie, gdzie on się znajduje? Tam. Nie, nie będę z tymi typami walczył, bo nie mamy czasu na to. Chciałbym szybko zobaczyć z Raditzem, bo muszę zaraz uciekać. Natomiast mam nadzieję, że żaden ten bot nie robot mnie nie zatrzyma, bo... No bo nie chciałbym tego po prostu. Konopała da! Konopała da! I widzimy się właśnie z Sonikiem. To jednak nie był Kakarotto. Kim u diabła jesteś? Nie mam zamiaru tracić na ciebie czasu. Namaczanin robi na tej planecie. Skoro to prawda, co ty tutaj w ogóle robisz? Życie ci obrzydło? Masz ikry, to mi się podoba. 322 poziom mocy, tak? Masz o wiele więcej siły od innych. Ale nie jesteś dla mnie nawet rozgrzewką. Błędem jest mnie tak nie doceniać. No i wchodzimy do walki właśnie z Raditzem. Tak jest, buja! A, masz! O cię doleje. O ty. Jest to super atak, który przy którym używasz L, aby wycelować przeciwnika, aby wycelować przeciwnika ki. Udane namierzenie ki celu zwiększy zadane obrażenia. Kilka uderzeń podczas poruszania kursora, a drugi należy cel, wystrzeliwujesz uderzenie. Okej, ja znam ten atak. Tak jest, fala wybuchowa. A, to jest takie coś. O ty. O ten. Dawaj, Piccolo, lecimy teraz z tym. Koniec, tak jest. Zniszczyliśmy go, pięknie. Także to oczywiście tak nie wyglądało. Nowy poziom mamy. Raditz jest oczywiście nietknięty, chociaż dostał pierdziel jak się patrzy. To wszystko. Teraz moja kolej, pokażę ci, co to prawdziwa potęga. Mandatu. Byłem duży odczyt mocy, to musi być Kakarotto. No i tu nasza historia się na tym kończy niemożliwe. Co to za gość u diabła? I dokąd się wybiera? I sobie poleciał. W każdym bądź razie, niespodziewanie z przestrzeni kosmicznej naleciała dziwna kapsuła z tajemniczym przybyszem, podobnie jak Son Goku obdarzony ogonem i dużą siłą, nie wiem, nie zdążyłem tam doczytać, natomiast właśnie zaczyna się akcja z Raditzem pod Kame House. Przecież to Kakarot, wyrosłeś. Wyglądasz jak nasz staruszek, co? Powiedz mi, co to ma znaczyć? Miałeś zniszczyć całe życie na tej planecie. Czym się zajmowałeś przez cały czas? Kim ty jesteś i kim jest Kakarotto? Czy ja powinienem o nim wiedzieć? No chyba sobie jednak kpisz, nie pamiętasz? No dobrze, pozwól, że odświeżę ci pamięć. Nie pochodzisz z tej zapyziałej planety. Urodziłeś się na planecie Vegeta, należysz do dumnej i potężnej rasy wojowników Saiyan. To nie wszystko, jestem Raditz, twój starszy brat.
Kłamiesz, to nie może być prawda. Dawno temu stanął się dążył, że osnął planetę, żebyś wyplenił z niej całe życie. My Sajanie szukamy w świecie planet nadających się do mnie zamieszkania i zabijamy ich wszystkich mieszkańców. A potem sprzedajemy tę planetę temu, kto płaci najwięcej. Takie słabe, zasmarkane bachory jak ty są wysyłane na takie mało istotne planety jak ta. Na szczęście wygląda na to, że ta ma księżyc. Jeśli ten facet mówi prawdę, to ci Sajanie to naprawdę wredne typy. Czekaj, co z księżycem? Co to ma w ogóle do rzeczy? Nie rób ze mnie idioty. My Sajanie uwalniamy naszą prawdziwą moc przy pełni księżyca, wiedząc to nawet takie tłumoki jak ty. Nie wiem, o czym mówisz. A wiesz, myślę, że Krillin ma rację. Jesteście najgorsi. Nazywam się Luku i pochodzę z ziemi. Zabieraj swoje ugarstwa i wynocha stąd. Cóż, nie mogę nawet, gdybym chciał. Bo meteor rozwalił planetę Vegeta w drobiazgi. Prawie wszyscy nasi bracia są teraz już tylko kosmicznym pyłem. Licząc ciebie i mnie zostało tylko 4 Saiyan. Parę dni temu znaleźliśmy planetę, za którą powinniśmy dostać spore pieniądze. Nasza trójka zamierzała świetnie się bawić zdobywając ją. Wtedy przypomniałem sobie o tobie, Kakarotka. Jeśli się do nas przyłączysz, ta planeta nawet będzie nasza. No, Kakarotu, pomyśl, jaki będzie ubaw. Czy twoja saiyańska krew nie wrze z podniecenia? Jeśli sądzisz, że do was dołączę, to jesteś głupszy niż wyglądasz. Dobrze, jak sobie chcesz. W takim razie zabiorę go zamiast ciebie. Chodzi o Gohana oczywiście. Podejdź tylko bliżej, a proszę cię na orbitę. Zabieraj się. To prawda? No to dawaj, jeśli sądzisz, że dasz radę. My będziemy walczyć z nim, czy... Son Gohan nigdzie z tobą nie pójdzie. Będziemy walczyć, natomiast... Natomiast wrócimy sobie do tego po prostu w innym odcinku, bo ja się już naprawdę bardzo spieszę. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję i do następnego odcinka. Pa!